Mikołaj, pierwsze przetarcie za tobą. Odcinek treningowy oraz kwalifikacyjny zaliczony. Te kwalifikacje z bardzo niezłym czasem. Tak, no dużo łatwiej jest jechać po raz kolejny ten odcinek, ponieważ w zeszłym roku, 9 miesięcy temu, gdy kończyliśmy tą naszą szutrową część sezonu, to właśnie ten sam odcinek kwalifikacyjny przejeżdżaliśmy, więc w tym roku miałem sporą wiedzę. Niestety na drugi przejazd treningowy nie zdążyliśmy się załapać, ponieważ była duża kolejka i ta droga się bardzo zmieniła w tym odcinku kwalifikacyjnym, ale myślę, że wykonaliśmy solidny plan, żeby na pewno znaleźć się na mecie tego odcinka, ale żeby nie tracić dużo prędkości w zakrętach i myślę, że możemy być usatysfakcjonowani, ponieważ będziemy mieli względne pierwszeństwo w wyborze pozycji na starcie, która będzie miała bardzo duże znaczenie w sobotę i w niedzielę. Pomimo dosyć długiej przerwy od ostatniego startu na szutrowej nawierzchni, nie zapomniałeś, jak się jeździ w tych warunkach? Tym szutrem od początku tak łatwo się układa pod względem takiej łatwości do jazdy. Dobrze się czuję w tych delikatnych poślizgach, dość szybko jestem w stanie je opanować, poszukiwać w nich też prędkości, aczkolwiek nie oszukamy pewnych rzeczy związanych z doświadczeniem i ja tutaj muszę być naprawdę bardzo uważny, pomimo że chciałbym cisnąć i chciałbym jechać najszybciej jak tylko potrafię, bo też czujemy w tym roku ogromne wsparcie kibiców, zresztą nie dziwię się, bo jeszcze pamiętam jak ja 5-6 lat temu przyjeżdżałem tutaj i trzymałem kciuki za Polaków walczących w międzynarodowej klasyfikacji. No my damy z siebie wszystko, natomiast musimy mieć tą świadomość, że w szczególności w pierwszych pętlach i na odcinkach, których nie znamy, chciałbym zachować rozsądek, a nie za wszelką cenę cisnąć na maksa, ponieważ gdzieś może mi zabraknąć tej wizji, wiedzy i gdzieś mogę popełnić błąd. Dlatego chciałbym się ich wystrzegać, a to też docelowo powinno nam dać dobry efekt na mecie. Jeśli chodzi o kibiców, w sondzie, którą przeprowadziliśmy wśród nich, kto ma największe szanse na wygranie tego rajdu, no to jesteś w ścisłej czołówce. No jest mi bardzo miło, że mamy takie wsparcie, że kibice w nas wierzą. Ja też tutaj to odczuwam. Spotykamy się, robimy zdjęcia. Naprawdę jest to dla mnie spełnienie marzeń. Musicie mi wierzyć, że jest to dla mnie coś wyjątkowego. I ja się cieszę na myśl o tej walce w międzynarodowej rywalizacji. Oczywiście też nie możemy zapominać, że musimy być na mecie w związku z naszym priorytetem, czyli rajdowymi, samochodowymi mistrzostwami Polski. Ta runda jest podwójnie punktowana i nawet możemy jeździć najlepiej te pojedynczo punktowane, natomiast to właśnie te trzy rundy, ta, rajd rzeszowski i dolnośląski, mają największy wpływ na ostateczny wygląd tabeli, więc to jest takie łączenie strategii. Z jednej strony takiego rozsądku, fajnie być na mecie, z drugiej będziemy walczyć i jechać najszybciej, jak tylko potrafimy, żeby walczyć z naszymi zagranicznymi kolegami, załogami, konkurentami.